i tego pamiętam, bo to był pierwszy mój mecz w reprezentacji Polski, na który pojechałem ze Stalowej Woli jako nastoletni chłopak. Pamiętam taką scenkę, że wchodziło takich dwóch panów przede mną na stadion i nieśli taką siatkę, ale taka siatka zrobiona z takich rzemyków, że widać było wyraźnie, co w niej jest. No i oni wchodzą tak we dwóch w bramę Stadionu Śląskiego, w tę część, gdzie tam prowadziła na ich trybunę, i porządkowo mówi: panowie, nie wyjdziecie z tą wódką, proszę jej pozbyć. Ani tak, cofnęli się, odkręcili, jeden wypił pół z butelki, drugi z butelki, wyrzucili pustą, teraz możemy, a teraz proszę bardzo.